Cześć, dzień dobry, witam bardzo gorąco w kolejnym filmie i dzisiaj razem będziemy piec świąteczne pierniczki. Ach, ja już czuję w powietrzu ten unoszący się zapach przyprawy piernikowej, no i czuć już te święta bardzo, bardzo. Ten przepis, co ciekawe, jest u nas na kanale, ale nie pamiętam szczerze, czy ja go robiłam rok temu, czy dwa lata temu, ale wtedy na pewno na kanale było Was zdecydowanie mniej. A dwa, ja i tak co roku robię te pierniczki, bo one są naprawdę genialne. Ten przepis jest sprawdzony, korzystam z niego już od lat, więc skoro i tak je robię, no to dlaczego by nie nagrać tego wszystkiego przy okazji? Ciasto bardzo łatwo się zagniata, wierzcie mi na słowo, bo tak robiłam do tej pory, no ale teraz skoro mam Kitchen Aida, no to wiadomo, wykorzystuję go maksymalnie. Tutaj mi się podgrzewa miód sztuczny, pamiętajcie, bo takiego prawdziwego miodu raczej nie powinno się podgrzewać. Tutaj mam takie dwie duże łyżki miodu i ten miód jest już gorący, więc teraz dodaję dwie szklanki mąki. I teraz do tego wszystkiego wlewam gorący miód. Mieszam tak na szybko łyżką. Dodaję przyprawy, czyli łyżeczkę przyprawy piernikowej. Łyżeczkę sody oczyszczonej. Teraz idzie cukier. W przepisie jest 3/4 szklanki cukru, ja robię połowę. Nie lubię, jak te pierniki są bardzo słodkie, zwłaszcza jeżeli mamy je potem dekorować, jeszcze dorzucimy jakiś lukier, no to ja wolę dać mniej tego cukru zdecydowanie. I teraz wszystko mieszamy. I jak nasza masa trochę nam przestygła, to teraz wrzucamy jajko. Ta-dam, proszę bardzo. I łyżkę masła. I teraz dzieje się magia. A, ważna rzecz. Gdyby ciasto Wam się nie kleiło, to proponuję dodać trochę masła. Na przykład drugą łyżkę. No właśnie u mnie to się przydarzyło, bo te kubki są zdecydowanie większe niż szklanka, było trochę więcej mąki, więc druga łyżka masła musi wjechać. I teraz uwaga! Jeżeli lubicie, żeby pierniczki były takie miękkie i puszyste, to Wasze ciasto musi być w miarę grube. Tak pół centymetra, centymetr to spokojnie musi mieć. A jeżeli lubicie takie bardzo chrupiące, cieniutkie ciasteczka, które przypominają takie te Zikei korzenne, kojarzycie? No to wtedy ciasto musi być rozwałkowane no bardzo cienko. No dobra, ja zapomniałam o foremkach, więc zaraz wyjmuję foremki i wałkujemy. For those we long to be near, for it's the faces you see round the Christmas tree. What a wonderful time of the year. Pierwsza partia pierniczków już w piecu, posiedzą tam mniej więcej 10-15 minut, wszystko zależy od tego, jakiej są grubości. A jeżeli chcecie, żeby Wasze pierniczki były ozdobą na choinkę, to nie zapominajcie o dziurce wcześniej. Songs of old as we carol down the road.
children's faces will glow as they play in the snow. Gently fall. Mistrzem lukru nie jestem, ale proszę bardzo, udało się. Część ciasteczek ozdobionych, bo ja powiem Wam szczerze, że najbardziej to lubię takie te gołe, takie zwykłe, najzwyklejsze, gdzie tak mega wyraźnie czuć smak tego piernika. A tak nie jestem fanką lukru, tych wszystkich posypek, tych lukrów w mazakach, pisakach, no bo umówmy się, to jest sam cukier i chemia, a później jak to kupuję, to kończy się to tak, że dziewczyny wszystko zjadają. U nas też na pewno te pierniki zostaną zjedzone i pewnie tuż przed świętami będę robić drugą partię, ale jakby co, te pierniczki spokojnie można włożyć do pudełeczka, zamknąć i one do świąt na pewno dadzą radę. Jeżeli Wam się podobał ten film, to koniecznie dajcie kciuki w górę i subskrybujcie nasz kanał, żeby niczego nowego nie przegapić. A ja teraz co? Kawusia, no i pierniczki. Pycha. Bardzo dobra. Polecam.